Marzec 1943 roku był bez wątpienia gorącym miesiącem w Afryce Północnej i to nie tylko ze względów pogodowych, ale też ze względu na to, może nawet przede wszystkim ze względu na to, co się tam działo. Na początku 6 marca Niemcy próbowali kontratakować w rejonie Medellin, jednak ich ofensywa załamała się błyskawicznie i zostali zmuszeni do odwrotu. Państwa osi stopniowo cofały się w rejon dawnej francuskiej linii Maret, natomiast były atakowane przez aliantów. Przeprowadzona przez nich operacja Pugilist nie odniosła jednak spodziewanych sukcesów. Atakujące jednostki brytyjskie utknęły w trudnym terenie oraz, co ciekawe, mocno się tutaj do spowolnienia aliantów przyczyniła także pogoda, a także, co może się wydawać nietypowe jak na Afrykę, deszcze. Tak, dosłownie deszcze, które zamieniły szlaki pustynne w błoto, uniemożliwiając skuteczne poruszanie się pojazdom. Wydawało się zatem, że front będzie musiał się ustabilizować, co dla aliantów nie było rzeczą przyjemną, natomiast było czymś, czego zdecydowanie pożądały państwa osi, ponieważ ich wojska goniły resztkami sił. Walki, które stoczono w marcu, co prawda nie przyniosły żadnych nadspodziewanych sukcesów jakiejkolwiek ze stron. Natomiast wyczerpywały bez wątpienia zasoby i ludzi, o ile w przypadku aliantów cały czas szły uzupełnienia, które umożliwiały nadrobienie tych strat. A pamiętajmy ponadto, że w przypadku jednostek pancernych, jeżeli jakaś strona idzie do przodu, to zwykle czołgi, które zostaną w trakcie walk uszkodzone, można potem szybko odholować na tyły i naprawić. Natomiast strona, która się cofa, traci najczęściej każdy uszkodzony, czy prawie każdy uszkodzony czołg. Co dawało się tutaj we znaki, zwłaszcza Niemcom. Do tego dochodziła kwestia zaopatrzenia państw osi. O ile, jak powiedziałem, alianci nie mieli z tym aż tak dużych problemów, tak całe zaopatrzenie państw osi płynęło z Włoch przez Morze Śródziemne, które w 1943 roku było już dużo mocniej kontrolowane przez aliantów niż w latach ubiegłych, co sprawiało, że w zasadzie jakikolwiek konwój z zaopatrzeniem, który przypłynął do Afryki, to było dla Niemców i Włochów święto lasu, że w ogóle coś dotarło. W efekcie czego, kiedy w drugiej połowie marca alianci przygotowywali się do kolejnego uderzenia, sytuacja była dla nich korzystna. Natomiast tym, co zdecydowanie poprawiło ich plany i śmiałość ataku, były odkrycia poczynione przez jednostki Long Range Desert Group. Jednostki, można powiedzieć, już nieco zapomniane gdzieś tam w historii, natomiast oddziały, które dokonały bardzo wielu ważnych akcji w Afryce Północnej, prowadząc często bardzo dalekie rozpoznanie i odkrywając miejsca, których teoretycznie miało się nie być przejścia, i między innymi tak było i tutaj. Kiedy to właśnie jednostkom Long Range Desert Group udało się odkryć kilka przejść w terenie, który, jak to już nie jeden raz w przypadku II wojny słyszeliśmy, przez który przejść się nie da. Ile razy już ktoś się na to nabrał, ile razy jeszcze się pewnie w historii nabierze, to już nawet szkoda liczyć. W efekcie czego alianci, początkowo planując jedynie uderzenie celem zepchnięcia Włochów i Niemców w kierunku na Gabes, zaplanowali o wiele bardziej śmiałą operację, która miała doprowadzić do zniszczenia większej części wojsk osi, odciąć je od morza i tym samym zlikwidować. Uderzenie miało być przeprowadzone z dwóch kierunków. Jedno z kierunku Maret przeciwko Włochom oraz drugie z rejonie Tabegi przeciwko Niemcom i Włochom. Uderzenie to miało doprowadzić do tego, że Rommel nie będzie w stanie skupić swoich sił na jakimkolwiek punkcie i doprowadzi do zniszczenia sił osi. Swoją rolę miał też odegrać, co prawda osłaniane jedynie, ale uderzenie z południa, gdzie Niemcy nie zakładali, że wydarzy się coś poważniejszego, w związku z czym obstawili ten rejon jedynie słabymi jednostkami. I gdyby tutaj udało się rzucić jednostki silniejsze, to wówczas sytuacja państw osi mogła się bardzo mocno skomplikować. Na korzyść aliantów w tym scenariuszu przemawia przede wszystkim fakt, że walczą jednostkami świeżymi i pełnymi siły, podczas gdy zdecydowana większość jednostek niemieckich i włoskich jest tutaj już osłabiona, co znacząco zmniejsza ich siłę bojową. Należy pamiętać o racie do tego scenariusza, który możecie znaleźć na stronie TIS-u,
a który jest ważny, ponieważ w tym scenariuszu uwzględnia obecność 90. Dywizji Lekkiej, której w scenariuszu magazynowym nie ma, a której obecność w dosyć istotny sposób wpływa na przebieg walk. Kiedy pierwszy raz grałem ten scenariusz, pamiętam, właściwie nie, bardzo szybko po otrzymaniu magazynu, to tutaj alianci dosłownie zrobili sieczkę osi, niewiele zostało Włochów i Niemców na planszy po zakończeniu scenariusza, natomiast teraz gram po raz pierwszy z uwzględnieniem tejże raty i udziałem 90. Dywizji, która jest jednostką jak na te warunki dosyć silną i która może tutaj sporo namieszać. Ale czy będzie w stanie zmienić rzeczywiście całościowo sytuację? No, o tym się przekonamy. Scenariusz ten nie jest długi, liczy 6 etapów. Po stronie alianckiej uczestniczą głównie Anglicy tak naprawdę. Jedynie mamy tutaj poza tym jedną brygadę francuską oraz dywizję nowozelandzką. A zatem rozpocznijmy rozgrywkę. Myślę, że mogę nawet trochę jeszcze przybliżyć kamerkę, żeby był lepszy widok na całość sytuacji. I tak. Na początek może ci Francuzi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, niestety brakuje dosłownie jednego heksu, aby mogli dojechać tutaj. A zatem przesunę tutaj te brytyjskie lekkie czołgi. No i teraz to, co najważniejsze. Tu mamy teren trudny. Teren trudny dla piechoty kosztuje 2 punkty ruchu. A zatem 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Dla jednostek pancernych teren trudny to są 2 punkty ruchu też. 2, 3, 4, 5. Dla jednostek zmotoryzowanych natomiast teren trudny to są 3 punkty ruchu. A nie, dla pancernych też. Ale to i tak mi wystarczyło, żeby tutaj dojechał. Czyli 3, 4, 5, 6. Ci także wjadą tutaj. Ten sztab i artylerię przesunę o jedno pole. I teraz zachodnia część operacji. Nowozelandczycy uderzą tutaj. Natomiast Anglicy, tak od razu, pierwszą dywizję pancerną wyślę do uderzenia przez przełęcz w Tabadze. Te dwie brygady uderzą tu, natomiast tą zostawię jako, można powiedzieć, odwód i zabezpieczenie skrzydła. I tak, alianci mają w tym scenariuszu do dyspozycji 5 punktów lotnictwa szturmowego, które mogę gdzieś wykorzystać i pytanie, gdzie bym chciał je wykorzystać, do którego, a który taki atak byłby dla mnie ważny. Aha, jeszcze jedną rzecz powinienem był zrobić, której nie zrobiłem. To umocnienie tej brygady. Ona sama z siebie nie będzie atakować. Myślę, że tu uderzenie byłoby dosyć ważne, tak żeby przebić się przez pozycje włoskie, a zatem wzmocnię ich tym lotnictwem. I możemy rozpocząć rozstrzyganie starć. Kostki. Zacznijmy może od razu tutaj. Mam 5, 6, 11, 16. 16 na plus 4, właściwie powinienem to tutaj przesunąć bliżej. 16 plus 4 to jest 20, 24 to jest 5 do 1, 6 do 1 za sztab i włoskie sztaby mają zasięg 2 czy 3, żebym się nie pomylił, to sprawdzę. Pamiętam, że włoskie miały chyba mniej, 3, czyli mieszczą się w zasięgu. A zatem mam 20, sztaby się, można powiedzieć, znoszą. Mam 20 na 4, to jest 5 do 1 i 4 do 1 za umocnienia. Mam 10 przy 4 do 1, minus 1 B2. Czyli Włosi się cofają o 2 pola.
Muszę wykonać dla nich test na dezorganizację. Nie zdali. Zdarzały mi się scenariusze, w których Włosi niespodziewanie często zdawali ten trudny dla nich test do dezorganizacji, ponieważ dla nich poziom dezorganizacji wynosi 7, ale tym razem chyba tak nie będzie. Lotnictwo mogę zdjąć, a alianci wjeżdżają tu i tu. W ten sposób. Tu nie atakuje, natomiast tutaj mi zaatakował. Mam 8 na 2. To jest 4 do 1. 5 do 1 za sztab. 4 do 1 za sztab. 3 do 1 za umocnienia. 7 przy 3 do 1. B2. Czyli Włosi cofają się tu. I także muszą przejść test dezorganizacji. Fatalnie. Anglicy zaś mogą wykonać pościg. Następny atak mamy tu. 4, 8, 14, 19. 19 na 4 to nam daje 5 do 1, 6 do 1 za koncentrację dywizji, 5 do 1 za umocnienia i 4 do 1, 3 do 1 za góry. Za wzgórza. Tak, 2. Czyli 3 do 1. Wow, dobry rzut. 4. 4 przy 3 do 1. B3 i kropka. Czyli 1, 2, 3. Niemcy muszą się cofać i przejść dwa testy dezorganizacji. Pierwszy zdali. Drugi. Nie zdali. Niemcom się to bardzo rzadko zdarza, ale jak widać też się zdarzyło. A zatem mogę aliantami wykonać pościg. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Te umocnienia schodzą. 1, 2. OK. Kolejny atak mamy tu. 15 na 5. To jest 3 do 1. 4 do 1 za dywizję. 5 do 1 za sztab, 4 do 1 za umocnienia, 3 do 1, 2 do 1 za wzgórza. Czyli 2 do 1, 5, niezły rzut, B2 i kropka. 1, 2, kropka. I tu nie wykonałem jeszcze testu dla zorganizacji dla Anglików. Przepraszam Was bardzo, więc wykonam go. 9 zdali. I teraz tu. Najpierw dla Włochów i Niemców. Tyle, że tak, mamy tutaj dwie jednostki, więc jednostki różnej narodowości, więc dla każdej muszę osobno, więc powiedzmy dla porządku. Może najpierw dla Niemców zdali i teraz dla Włochów zdali. Świetnie. I teraz dla Nowozelandczyków też zdali. 1, 2. Następnie tu. 7, 9 i 4, 13, 13 na 3. 13 na 3 to jest 4 do 1, 5 do 1 za sztab, 4 do 1 za umocnienia, ten czysty, 9 przy 4 do 1, B2 minus 1 i kropka. Czyli tak, 1, 2. Zlikwiduje Włochów. Test na dezorganizację dla Niemców zdany. I teraz dla Anglików test na dezorganizację nie zdali. No proszę. I ostatni atak tu. Cała brytyjska pierwsza dywizja pancerna, czyli 4, 11, 18. 18 na 3 to jest 6 do 1, 7 do 1 za koncentrację dywizji, 8 do 1 za sztab, 7 do 1 dla Włochów za umocnienia. Czarno to widzę. 7. 7 oznacza B3. Czyli 1, 2, 3. I Włosi muszą przejść dwa testy dezorganizacji. Już pierwszego nie zdali. A więc alianci mogą wykonać pościg.
1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. I to by było tyle, jeżeli chodzi o ruch aliantów. Jeżeli chodzi o ich zaopatrzenie, to chyba stoją z tym nieźle. Jedynie te dwie jednostki nie mają bezpośredniej linii zaopatrzenia, ale tu jest droga. Więc zaopatrzenie idzie tu, to pole jest zajęte, więc musiały przejść tylko przez to jedno pole. Przez pole wzgórzowe, co prawda kosztowałoby 3 punkty ruchu, ale alianci mają zaopatrzenia na ile łącznie, żebym się nie pomylił, też sprawdzę. Na pewno więcej niż 3 punkty ruchu, więc o to bym się raczej nie przejmował, ale 6 punktów ruchu, czyli mogliby przez 2 heksy wzgórz normalnie przeprowadzić, a zatem te jednostki tutaj są zaopatrzone. Ci tutaj też. Dlatego ważne jest, by nie zawsze puszczać wszystko hura naprzód, najszybciej jak się da przed siebie, ale właśnie zostawić czasem coś z tyłu, właśnie choćby po to, żeby wydłużało nam linię zaopatrzenia. Więc to by było tyle, jeżeli chodzi o ataki i zaopatrzenie aliantów. Możemy przejść do działań niemieckich, czy raczej państwosi w tym przypadku. Cóż, myślę, że już na tym etapie widać, że Rommel nie ma tu łatwo. A więc tak, te dwa pułki są w zasadzie nie do ruszenia dla aliantów z przodu, ale mogą za chwilę bardzo łatwo zostać otoczone, więc obawiam się, że trzeba je stąd cofnąć. Tu mamy kolej. Czy kolej wpływa jakoś na ruch? Nie, nie wpływa. Natomiast mamy tutaj teren czysty. Za jednostek zmotoryzowanych kosztuje on 2 punkty ruchu. Zatem... Aha, i wychodzę z drugiej strefy kontroli, czyli 1, 2, 3, 4, 5. To jest to, o czym często lubię zapominać. Chyba jedną z tych zasad, które najczęściej zapominam, czyli właśnie koszt tego wyjścia ze strefy kontroli przeciwnika. Tutaj tak samo. Tyle, że tu mam drogę, więc mam łatwiej. Mogę się cofnąć tutaj powiedzmy. Też dalej nie mam zamiaru się cofać. Choćby z tej prostej przyczyny, że dałbym aliantom prostą drogę do odcięcia tej piechoty zmotoryzowanej. Teraz tak. Mam tutaj włoską dywizję piechoty, która w tym momencie może stać również bardzo łatwo odcięta, więc jeden za wyjście z drugiej strefy kontroli. 2 i 3. Stąd mogę zabrać umocnienia. I tak samo te samochody pancerne, one tutaj już w tym momencie też nic nie zrobią, a mogą się przyprzeć gdzie indziej. Więc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tych włoków Niemców cofnę tylko o jedno pole. Następnie ten fragment. Tę piechotę zmotoryzowaną przesunę na ten heks. A, i tu jeszcze się nie poruszyłem. Właśnie, trzeba będzie o tym pamiętać. Tych włochów cofam też tylko o jeden heks, żeby się pozbierali przede wszystkim, bo tego od nich wymagam. Natomiast tutaj więcej nie będę robił. No i tutaj sytuacja rzeczywiście niewesoła. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5. Włoskie dowództwo także trzeba cofnąć. No i czy ich stąd zabierać, czy nie? Jeżeli ich tu zostawię, to prawdopodobnie zostaną dosyć szybko zniszczeni, ale sama ich obecność tutaj może doprowadzić do tego, że alianci będą musieli wykorzystać jakieś siły, żeby się nimi zająć. Nie będą mogli tak sobie przejść do przodu jak najszybciej, ale będą potrzebowali przynajmniej jednego etapu i zaangażowania części jednostek, żeby coś z nimi zrobić, więc ja ich tam jednak mimo wszystko zostawię. Nie jest to zbyt humanitarne, wiem. I już się zastanawiam, czy gdzieś będę mógł w tym momencie przeprowadzić Niemcami jakieś działania kontrofensywne, ale chyba w tym momencie nie bardzo. Zobacz, mam tutaj skupione siły 15. Dywizji Pancernej, ale one wszystkie są osłabione, więc należy po prostu wyczuć dobry moment, w którym będzie można zaatakować gdzieś aliantów i wtedy to zrobić, bo tak sam z siebie to raczej ciężko będzie coś tutaj wykombinować. Więc to by było tyle, jeżeli chodzi o ruch państw osi. Jak powiedziałem, atakować nie zamierzam. Czy zaopatrzenie? Chyba z zaopatrzeniem w tym momencie stoją jeszcze dobrze. Kiedy grałem w ten scenariusz po raz pierwszy, to bardzo szybko byli odcinani od zaopatrzenia, ale to wynikało, myślę, że właśnie z tego, że na planszy nie było tej 90. Dywizji, która tutaj zabezpieczała tę flankę.
Więc to by zamykało pierwszy etap rozgrywki. Rozpocznijmy zatem etap drugi. I tak. Tę brygadę mogę poruszyć. Ten trudny dla piechoty to są dwa punkty ruchu. Wzgórza także dwa. Więc 1, 2, 3, 4, 5 mogą dołączyć tutaj. Te czołgi pojadą tu razem z tą brygadą, a ta wesprze atak tutaj. Z tym, że ją dołączę raczej do ataku przeciwko tym niemieckim jednostkom zmotoryzowanym. Ta brygada pancerna będzie uderzać tutaj, chyba że bym zrobił tak trochę bardziej ryzykownie. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Rozdzielił ten atak. W efekcie czego będzie on trochę słabszy, ale będzie spychał oś konsekwentnie na całej długości, co myślę, może się okazać też dobrym pomysłem. No właśnie, teraz ta artyleria. 1, 2, 2,5 i tu nią podjadę i sztab. Tak, też tak. W ten sposób będę miał w zasięgu wszystkie moje jednostki walczące tutaj. Mogę teraz poruszyć wreszcie tych Francuzów i brytyjskie lekkie czołgi, aby wjechały tutaj. Tym samym zajmę ten punkt zwycięstwa. Tego cały czas nie zająłem. No właśnie, trzeba będzie pamiętać, żeby ktoś tu przyjechał i go zajął. Następnie ten sektor. Więc tak, tu mam całą dywizję, więc nie chcę jej rozdzielać. W każdym razie nie chciałbym. Pamiętajmy, że póki atakuję razem, to ma ten bonus, ale myślę, że jednak rozdzielę, więc ci pójdą tu. 1, 2, 3. Ci tutaj. Tak, tych będę organizował, więc oni się nie będą poruszać. Natomiast tu po kolei. Tych przesunę tutaj, tych w ten sposób, artylerię i sztab przemieszczę tu, mają dość punktów ruchu i myślę, że to wszystko, jeżeli chodzi o ruch aliantów. I tak, gdzie najlepiej teraz wykorzystać lotnictwo? Tu mam 10, przeciwnik ma 8. Gdybym dał im 5, to miałbym 13. To i tak jest, byłoby za mało, żeby uzyskać 2 do 1, więc to bez sensu. Gdzie by mi to się przydało najbardziej? Myślę, że tutaj. Chyba, żebym zrobił inaczej. Tu mam 10 przeciwko 5, więc przydzielę 3, a tu przydzielę 2. O, w ten sposób. OK, więc to by był cały ruch Anglików, a właściwie aliantów, bo jednak mamy tutaj parę innych narodowości także, więc możemy rozstrzygać walki. Zacznijmy tutaj. Mam 8 plus 4, to jest 12. 12 na 3 to jest 4 do 1, 5 do 1 za sztab, 4 do 1 za umocnienia. To jest ten czysty, tak. Czyli 4 do 1. Nie najlepiej, 10 przy 4 do 1. Minus 1 B2. Więc Włosi się nie mają gdzie wycofać, bo tu jest strefa kontroli, więc ponoszą dwie straty, zatem są kaput. Przepraszam. Nie mam pojęcia, jak to się mówi po włosku. Więc 1, 2. Mogę zająć ten punkt zwycięstwa, ale muszę też Anglikami ponieść jedną stratę. Następnie tutaj 6. Na 2 to jest 3 do 1, wsparcie sztabu 4 do 1, wsparcie włoskiego sztabu także, czyli 3 do 1. 6 przy 3 do 1 oznacza B2, czyli Włosi dalej się wycofują. A Anglicy jadą tu. Niestety nie mogę, że gdybym miał jeszcze jedno pole więcej, to mógłbym ten sztab rozjechać, ale no niestety nie mogę. Tu mam 5. Ojej, czy ja przesunąłem ten punkt zwycięstwa? Mam wrażenie, że tak.
To mi się niestety też zauważyłem, że to jest dość częsty problem, że bierzemy jakiś punkt zwycięstwa i potem jednostkę, która się na nim znajduje, a potem ją przesuwamy razem z nią, ponieważ nie, na tym polu na pewno nie ma punktu zwycięstwa wartego 1. Gdzie on mógł się znajdować? 7, 4, 2, 9, nie. 7, 0, 3, 5. A nie, nie ten scenariusz patrzę. Ha, ha, ha. Otworzyłem sobie kartę na tej, tam gdzie jest... Tam gdzie jest tabelka terenu, no właśnie, 7022. Dla scenariusza Gabes. Więc tak, tu mam piątkę. Tu mam czwórkę, czyli mam 1 do 1, 2 do 1 za sztab angielski i 1 do 1 za sztab włoski, czyli 1 do 1, no, bez szału. 8. 8 przy 1 oznacza minus 1, minus 1. Czyli Anglicy ponoszą jedną stratę i Włosi ponoszą jedną stratę. Ok, następnie tu. 10 i 4. Czy zastanawiam się teraz, czy to muszę przydzielić tą czwórkę, czy nie. Myślę, że nie. 10 na 8 to mi da 1 do 1 czyste. Wsparcie sztabu będę miał. 1, 2, 3 tak będę miał. Niemcy nie mają, więc mam 2 do 1. To powinno wystarczyć. Wrzuciłem szóstkę. 2 do 1, szóstka, B2. I szkopy się nie mają gdzie cofnąć. Tu jest strefa kontroli, tu jest strefa kontroli. Więc muszą ponieść dwie straty. Dobrze, bardzo dobrze. O, dzisiaj już kaput. Jak najbardziej. Czy nie miałem tutaj dezorganizacji dla aliantów? Nie, nie miałem. Ale dla Niemców. 6, zdali. Następnie tu. 4, 8, 14. 14 na 2. To jest 7 do 1. 8 do 1 za koncentrację dywizji, 9 do 1 za gwiazdkę. 7, 7 przy 9 do 1 oznacza B3 minus 1. 1, 2, 3 i minus 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3. W ten sposób. Teraz tu. 7 na 2. To jest 3 do 1. Za wzgórza będzie 2, czyli 7 do 1. Przepraszam, 7, 7 na, 3, na 2 to jest 3 do 1. 2 do 1, 1 do 1 wzgórza i 1 do 2 za włoski sztab. No, mogłem lotnictwo tutaj przydzielić. Ha, zwłaszcza przy takich rzutach. 1 do 2, a 2 minus 2. O, fatalnie. 1, 2. 1, 2. No to się Włosi wykazali wreszcie. Nie, żeby nie było, tutaj sobie Włosi rzeczywiście dali bardzo dobrze rady z Anglikami i Francuzami. Następnie tu. 5 i 2. To jest 7. 7 na, 7 na 2 to jest... 3 do 1. Wsparcia sztabu nikt nie ma. Czyli 3 do 1 i 7. 7 przy 3 do 1. B2. Czyli 1, 2. Test dezorganizacji Niemcy zdali. 1 i 2. Wchodzą tu Nowozelandczycy i teraz tu 10, 13. Na 5. To jest 3 do 1. Tu już mamy wsparcie angielskiego sztabu, więc 4 do 1. O, i dobry rzut. B3 i kropka. Czyli 1, 2, 3. Test do organizacji dla Włochów podwójny. I już za pierwszym razem nie zdali. I teraz dla Niemców. Pierwszy zdali, drugi zdali. 1, 2, 3. I Nowozelandczycy 1, 2, 3. 1, 2, 3. W ten sposób. Kolejny atak tu. 7 plus 4 to jest 11. 11 na 2 to jest 5 do 1.
6 do 1 za sztab, 5 do 1, 4 do 1 za wzgórza. 5 przy 4 do 1. B3. 1, 2, 3. I dla Niemców testy. 1, 2 zdali. 1, 2. Dalej nie będę się... Chociaż nie, mogę tu wjechać. A nie, bo zostawię pustą dziurę w froncie. Tak, nie powinienem tak robić. I teraz tu. 7, 11 na 2. To jest 11 na 2, też 5 do 1. Za wsparcie sztabu 6 do 1. 5 do 1 za umocnienia. I co tu jest za teren teraz? 5 do 1 i 4 do 1 za umocnienia w miejscowości. 10. Mam pecha do tej dziesiątki przy 4 do 1. Minus 1 B2. Więc Anglicy ponoszą jedną stratę. Minus 1. A Niemcy się muszą cofnąć o dwa pola. 1, 2. Te umocnienia zdejmujemy, a dwa punkty zwycięstwa zdobywają Anglicy. OK, więc to by były... Tak, to wszystkie ataki aliantów. Mogę za... Aha, tutaj się nie ruszałem, więc tu mogę zdjąć dezorganizację. I teraz zaopatrzenie. Wydaje mi się, że wszędzie mają, bo tutaj idzie z drogi. Tutaj też. Tutaj też. No oni, co do nich nie mam pewności. Droga jest tu. 2, 4, 6 mają. Tutaj także, tu też, tutaj także. Okej, wszyscy mają, więc się o to się nie muszę martwić. A zatem mogę przejść do działań państw osi. Ci się tutaj tak dzielnie bronili, a w międzyczasie zostali tak naprawdę już w tym momencie niemalże odcięci od całej reszty swojej linii, więc zabawa w Westerplatte, jak widzicie, nie zawsze się sprawdza. Więc będzie trzeba spróbować się cofnąć, może nawet przebijać do swoich z powrotem. Piechota, szlak pustynny to jest chyba tylko jeden punkt ruchu, niestety, obawiam się. A nie, połowa. Więc może zdążymy, zobaczymy. Avanti, wojownicy. 1, 2, 3. No nieszczególnie. Teraz ten z mod. 1. Właściwie na tych zmotoryzowani mają na terenie, na szlaku też połówkę. 1, 2. Możemy nawet odbić ten punkt zwycięstwa. Nie, na niewiele nam to się zda, co prawda. Bardziej, można powiedzieć, kwestia prestiżu. Następnie tu. No, oni znaleźli się też w takiej niezbyt wesołej sytuacji. Bo gdzieby nie poszli, tam problem. Więc ja myślę, że tak naprawdę jedyne, co mogą zrobić w tym momencie, to albo się umocnić i mieć nadzieję. Ale sytuacja przed chwilą pokazała, że kiedy tutaj Włosi próbowali to zrobić, to zostali zmiażdżeni, więc ci Niemcy prawdopodobnie skończyliby w ten sam sposób. Jedynie, gdzie mogę ich przesunąć, to tutaj. Niewiele to zmieni ich sytuację. Teraz tak. Ci. 1 za wyjście ze strefy kontroli. 2, 3, 4, 5. Ci Włosi muszą się stąd wycofać, żeby się chociaż próbować pozbierać. 2, 4, 6. A tak, tych Niemców przesunę tu. Natomiast wszystkim, co mam, spróbuję kontrataku Lisem Pustyni. Co prawda jego oddziały, jak widzicie, też są już mocno poobijane. Są właściwie cieniem tego, czym były, ale może jeszcze coś zdziałają. Zobaczymy, zaraz przekonamy się. Tak, ci Włosi muszą się cofnąć, bo są rozbici. 1, 2. Znaczy 1 za wyjście z strefy kontroli, 2 za wejście tutaj i 3. Natomiast tych mogę przesunąć tu.
wesprzeć ich zmotoryzowanym rozpoznaniem i spróbować kontrataku, takiego dosyć szaleńczego, ale kto wie, może jest to jedyne skuteczne rozwiązanie. Tych włochów też muszę cofnąć. Oni mają 5, więc 1, 2, 3, 4. I teraz całe zgrupowanie, które tu się znajduje, oni też są w niewesołej sytuacji, bo mogą zostać odcięci. Więc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zaraz, wzgórza. Nie. Wzgórza wymagają 3 punktów ruchu. Więc nie mogę tam wejść. 1, 2. No, zobaczymy. Okej. Coś mi mówi, że to będzie pierwszy etap, w którym się pojawi problem z braku zaopatrzenia, ale póki co mamy do rozstrzygnięcia niemieckie kontrataki. Najpierw tu. 2, 3, 5. 5 na 6 to jest 1 do 1. 2 do 1, 3 do 1 i 3 za gwiazdki. 4 do 1 za koncentrację dywizji. 5 do 1 za Roma. Wow. Ale niestety rzut już nie taki, jakbym chciał. 9 przy 5 do 1 oznacza B, a nie, to zrobił niezły wynik. B2 minus 1 i kropka. Czyli Anglicy muszą się cofnąć o 2, ponoszą jedną stratę, muszą przejść test dezorganizacji, a Niemcy też muszą przejść test dezorganizacji. Najpierw dla czołgów zdały, teraz dla piechoty zdała. Więc to przynajmniej się udało. Wykonajmy pościg. 1, 2, 1. W ten sposób. Następnie tutaj. Tą piechotą zaatakuję czołgi. Więc mam 1 do 1 i 1 do 2 za angielską kropkę. Czy sztab tutaj sięgnie? 1, 2, 3, 4. Sięgnę. Więc mam 1 do 1 za wsparcie sztabu. O, niestety. 9 oznacza minus 1 dla atakującego, czyli fatalnie. A Włosi, ci Włosi byli po to, żeby zająć tych Anglików, więc mam 1 do 3. Więc mam 1 do 3. No, to będzie jeszcze gorzej. A, nie przy takim rzucie. 4. 4 przy 1 do 3. A nie, to jest dobry wynik. Kropka i minus 1. Więc Anglicy ponoszą jedną stratę, czyli są eliminowani. Ha! A Włosi muszą przejść test dezorganizacji, a już są zdezorganizowani, więc pikuś, kto by pomyślał? Zdezorganizowanym Włochom poszło lepiej niż no, słabszym, ale jednak w pełni sprawnym Niemcom. Zdarzają się na wojnie cuda. Teraz tutaj. 3 na 5 to będzie w tym przypadku 1 do 2. I wynik 5, no proszę. 1-1, czyli każda ze stron ponosi jedną stratę. Niestety oznacza to, że Nowozelandczycy ponoszą jedną stratę, a Niemcy są eliminowani. Drugi kontratak tutaj. 4 na 5 to jest 1 do 1. 4 przy 1 do 1. Kropka i B1. Czyli Nowozelandczycy cofają się o 1, a Niemcy muszą przejść test dezorganizacji. Zdali. No dobra. Mogę ich tu przesunąć. I niestety nie mam chyba możliwości nigdzie zorganizowania niemieckich ani włoskich jednostek. One wszystkie się poruszały, te, które bym mógł zorganizować. A zatem to by było na tyle, jeżeli chodzi o etap drugi. A nie tak szybko. Jeszcze kwestie zaopatrzenia, a one w tym momencie mogą oś boleć. Więc tak, ci na pewno nie mają zaopatrzenia. Takoż i oni. Jedni i drudzy są, jak to się ładnie mówi, behind enemy lines. I teraz tak. Ci mają zaopatrzenie. To jest ironia, ale dzięki temu kontratakowi Romla tutaj, tylko przez to pole musiałoby przejść zaopatrzenie, a to wymaga 2 punktów ruchu, więc mają. Ci Włosi dostają i ci dzięki temu też dostają. No proszę. Trafiło się. A wszędzie, w pozostałych przypadkach, wszędzie zaopatrzenie jest, a zatem to by zamykało działania osi w drugim etapie gry. Zacznijmy zatem etap trzeci. Więc tak.
Tutaj ci Francuzi, Anglicy się nie za bardzo popisali. Może zrobię tak. Pół, jeden. W ten sposób mam ten punkt zwycięstwa. Dwa, trzy, cztery, pięć. Jeden, dwa, trzy, cztery. Ścigamy Włochów choćby po to, żeby się tutaj zrehabilitować za tamtą porażkę. Zobaczymy, może tym razem pójdzie lepiej. Następnie tak. Tutaj siódma dywizja pancerna będzie atakować. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1. Mam nadzieję zniszczyć to zgrupowanie. Następnie tutaj Rommel nam zrobił eine kleine Überraschung i coś by trzeba z tym zrobić. Mam nadzieję, że nie przesunąłem tego punktu zwycięstwa znowu. Nie zdziwiłbym się. Jeden. Jeden. Aż się upewnię. Znając siebie wcale nie będę tym zaskoczony. 7-0-2-2. 7-0-2-0. Tak, nie przesunąłem. Tym razem się mogę, mogę spokojnie grać. Nie przesunąłem go. Artylerię przemieszczę tutaj, natomiast sztab umieszczę tu, aby wspierał jak największą ilość walk. I teraz ten fragment. Tych Nowozelandczyków dołączę do swojej. A może nie, nie. Po tym, jak straciłem to skrzyżowanie, to w tym momencie ci Nowozelandczycy mogą zostać odcięci od zaopatrzenia, więc nie tak hop-siup. Jeden, dwa. Jeden, dwa. Trzeba tam szybko coś wysłać i zrobić porządek, bo może być problem. I teraz tak. Jeden, dwa, trzy, cztery. 5, może nie, może tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7. I dalej się nie mogę podjechać. Mogę za to podciągnąć sztab i artylerię. Stąd mogę cofnąć jedną jednostkę jakąś. Nie bardzo. A mam lotnictwo, będę mógł tą walkę wesprzeć lotnictwem zawsze. Więc tak. Tu poślę samą dwójkę lotnictwa. A tą trójkę, gdzie ja ją mogę najbardziej potrzebować? Myślę, że tu. Ok. Chociaż pytanie, czy to ma sens? Niemcy mają tutaj trzy, ja mam trzy. Tak, to będzie miało sens. Zdecydowanie będzie miało sens. Ok, więc to by był cały ruch aliantów? Tak, cały. Mogę zatem przystąpić do ataków. Zacznijmy tutaj. Mam 3, 6 na 2. To jest 3 do 1. 4 do 1 za sztab i 3 do 1 za niemiecki sztab. Czyli 3 do 1 i 8. 3 do 1 i 8, B2. Czyli Germanicy się cofają. 1, 2. Dezorganizacja im wyszła. 1, 1, 2. 1. I teraz tu. 3, 7, 10. 10 na 3 to jest 3 do 1. 4 do 1 za sztab. 3 do 1 za sztab. 2 do 1 za jedną gwiazdkę i 1 do 1 za drugą gwiazdkę, czyli łącznie 1 do 1. 5 przy 1 do 1, B1 i kropka. Czyli tak. Niemcy nie mają się gdzie cofnąć. Tu jest strefa kontroli, tu jest strefa kontroli, tu jest strefa kontroli, czyli gdziekolwiek by musiał, więc ponoszą jedną stratę. I test na dezorganizację dla Anglików 6 zdali. Teraz tak, tu. 5, 10 na 3 to jest 3 do 1, 4 do 1 za sztab, 5 przy 4 do 1, B3.
Szwaby się nie mają gdzie cofnąć, więc kaput. Następnie tu 4 na 1, bo są tacy zorganizowani, to jest 4 do 1. 7, 7 przy 4 do 1. B2. Włosi też nie mają się gdzie wycofać, więc też są eliminowani. Następnie tu 10 na 2, to jest 5 do 1. 6 do 1 za gwiazdkę. 1, 2, 3, 4, 5 do 1 za wsparcie sztabu. 7 przy 5 do 1. B2. Niemcy się mogą wycofać. 1, 2 tu. 1. I muszę dla nich wykonać test dezorganizacji. Bo myślałem już, bo widziałem szóstkę, że nie wyjdzie, ale wyszła. Teraz tu. 4 na 2. To jest 2 do 1 i 1 do 1 za obecność włoskiego sztabu. Oj, wypadła kość, więc wyrzucę jeszcze raz. 8. 8 przy 1 do 1. Minus 1, minus 1. Każda ze stron ponosi jedną stratę. No, twardo się Włosi trzymają, trzeba im przyznać. Teraz tu 5 i 7, to jest 13. 13 na 2. 13 na 2 to jest 6 do 1. 7 do 1 za wsparcie sztabu. Bez terenu żadnego. 5 i 7 do 1. B3. No to po Niemcach. Znaczy, nie po Niemcach. Chwila. 1, 2, 3. Mogą się wycofać. Muszę wspadać dwa testy dezorganizacji. Umówmy się, że znaczy ja tak zawsze gram i chyba też było widać, że jak wypadnie mi poza rzutnie, to przerzucam taki rzut. Więc 1, 6, Niemcom się udało. 1, 2, 3. 1, 2. Tak, żeby zablokować. Teraz tu. Czy ja tu w ogóle chcę atakować? Tak, chcę. 7, 14, 16, 16 na 5, to jest 3 do 1, 4 do 1 za sztab, 5 do 1 za koncentrację dywizji, 4 do 1 za gwiazdkę, 3 do 1 za gwiazdkę, 2 do 1 za umocnienia. Więc jest 2 do 1, o, wow, 11 przy 2 do 1, minus 1, minus 1. Każda ze stron musi ponieść jedną stratę. I ostatnia walka tu. 4, 6, 8. 8 na 3. To jest 3 do 1. 4 do 1 za sztab. 3 do 1, 2 do 1 za wzgórza. 8 przy 2 do 1. B1. To nawet nie najgorzej. Mogę ich cofnąć tu. Anglicy wjeżdżają tutaj. Ok, to byłby cały, wszystkie ataki Angolii. Czy gdzieś pojawi się jakiś problem z zaopatrzeniem? Zobaczmy. Więc tak, przez to pole zaopatrzenie nie może płynąć, bo tutaj stoją niemieckie czołgi, więc jest strefa kontroli Niemców. Natomiast, więc te dwie jednostki na pewno nie mają zaopatrzenia. Mogę im odciąć je. Taka mała satysfakcja dla Niemców. Tu wszędzie zaopatrzenie sobie gładko płynie. Tutaj po odbiciu tego skrzyżowania także. Więc tutaj nigdzie problemów z zaopatrzeniem nie ma, wyłącznie te dwie brygady. Co na to oś? No, oś nie jest w komfortowej sytuacji, delikatnie rzecz mówiąc. No ale w tym scenariuszu generalnie jest to norma. To nie jest to coś wyjątkowego, a zatem tak. Tutaj w Gabes umocnię ten pułk zmotoryzowany. Ten pułk zmotoryzowany drugi z kolei cofnę do Metuły. Tych Włochów wreszcie będę mógł pozbierać, co jest dobrą wiadomością.
tych zmotoryzowanych Niemców mogę umocnić. Tymi muszę wykonać odskok. Dobra, tym Włochatym już podejmuję, żebym nie zapomniał o tym później. Natomiast tak. Tych będę próbował stąd wycofać. Może mi się uda. Chociaż tam są solniska. A przez solniska to może być problem z odwrotem. Jak to wyglądało, jeżeli chodzi o solniska? Dla zmotoryzowanych są niedostępne. W sumie? No dobra. Taki ciechocinek. Tam też pełno ludzi. Koncerty muzyki cygańskiej i tak dalej. Może rzeczywiście ciężko tam ciężarówką przejechać. Dobra. Teraz tutaj. Ci też są w niewesołej sytuacji. Jeden za opuszczenie strefy kontroli. 3 za wejście na to pole. To jest 4. 7 tu i to jest wszystko. A ci bohaterscy Włosi, którzy taką rzeźnię sprawili Francuzom i Anglikom, jedyne co im pozostanie, to się umocnić i wierzyć, że Mussolini im pomoże. Bo Clara Petacci to już na pewno nie. Tych 1, 2, 3, 4, 5, 6. I to chyba wszystko. A nie, nie, nie. Zostały mi te czołgi tutaj. Co mogę nimi zrobić? Właściwie mogą się poruszyć tylko na ten heks. Bo tutaj nie mogą. Tu wszędzie są strefa kontroli, więc jedyne co mogę zrobić, to zaatakować tutaj. Albo ich umocnić bym mógł też, ale to nie, to nie w stylu niemieckim. Niemcy to atakują zawsze. Więc mamy 1 do 2, 1 do 1 za kropkę i 1, 2, 3, 4 za wsparcie sztabu angielskiego, więc mamy 2 do, więc mamy 1 do 2 ponownie. Rommel jest za daleko, no jest za daleko. O, kiepsko. 1 do 2 i 9, a 1 minus 1, więc to okazało się atakiem kamikadze. No, niestety nie wyszło, a zatem kwestia zaopatrzenia. Tu muszę dać 2 i tu też muszę dać 2. W pozostałych przypadkach, no nie, jeszcze tutaj. Tu zdecydowanie też idzie brak zaopatrzenia. W pozostałych przypadkach jak na razie jeszcze sobie chyba Niemcy i Włosi radzą, a nie, jeszcze nie, też nie zauważyłem. Ci także nie mają zapasów. Chociaż nie, tu jeszcze mogą mieć. Dobrze. Tu mają. To jest teren czysty. Więc jak najbardziej mają. Okej, okay, no to by było na tyle, jeżeli chodzi o oś. No jak widzicie, jeżeli chodzi o straty, to zdecydowanie przydałoby się, żeby były w tym scenariuszu na przykład dla Niemców i Włochów punkty zwycięstwa za ilość jednostek, która się uratuje z tego programu i wycofa do Tunezji. To by było, to myślę, że byłoby całkiem sensowne rozwiązanie i to by dawało Włochom i Niemcom trochę większe opcje wycofania się. I krótko mówiąc, miałby jakiś sens w wycofywaniu się, a nie takiej obronie każdego możliwego punktu zwycięstwa za wszelką cenę. No, ale takie są warunki. Ok, więc kończymy czwarty etap rozgrywki. Kończymy etap trzeci i zaczynamy etap czwarty. Przesunę może kamerę trochę bardziej na północ, bo już ten południowy fragmencik nie będzie miał dla nas większego znaczenia i możemy kontynuować wielkie natarcie wojsk alianckich. Więc tak, tutaj siódmą pancerną uderzę z całą jej mocą. 2, 4, 6 na ten jeden biedny niemiecki batalion rozpoznawczy. Następnie 1, 2, 3, 4, 5. Przepraszam, 4. Aha, ha, ha, ha. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oni nie dojdą tu. Ci są bez zaopatrzenia, więc raczej marnie, żeby atakowali. Mogę podjechać tam czołgami. Mogę udzielić wsparcia artyleryjskiego i wsparcia sztabowego. Mając nadzieję, że to wystarczy. Czy wystarczy, to się przekonamy. Następnie Nowozelandczycy będą nacierać tutaj.
Tu spróbuję wyeliminować tych Włochów, bo oni robią w tym momencie nam największy problem. Następnie tu i tu będę atakował czołgami. I to wszystko? Tak jakby tak. Właśnie, żebym nie zapomniał zdjąć tych punktów. Odsunę sobie te żetony trochę, żebym nie zapomniał potem usunąć tych punktów zaopatrzenia. I teraz wsparcie lotnicze. Gdzie go chciałbym udzielić? Myślę, że tu. I myślę, że tu może się przydać. Oj. Dobrze. Zatem walki. 3, 6, 10. 10 na 3. To mi daje 3 do 1. 4 do 1 za sztab. 1, 2, 3, 4. 3 do 1 za niemiecki sztab. 2 do 1 za umocnienia. I 1 do 1 za miejscowość. I 1 do 2 za umocnienia w miejscowości. No, to może się Niemcom nawet udać. 6 przy 1 do 2. Minus 1, minus 1. Można powiedzieć, że obie strony się wykosiły nawzajem. Ciekawa sytuacja. Teraz tu. 4, 8, 14. Na 2 to jest 7 do 1. 8 do 1 za koncentrację dywizji. 1, 2, 3, 4. 9 do 1 za sztab. 8 do 1 za umocnienia. 1, 2, 3, 4. 7 do 1 za sztab. Czyli 7 do 1. 3. B4 minus 1. Fatalnie. 1, 2, 3, 4. Minus 1. Jeszcze 3 rzuty na dezorganizację. Pierwszy. Drugi. I trzeci. Udało się. A 1, 2, 3. Tu. I może powiedzmy tą brygadą tu. Następnie 8 na 4. To jest 2 do 1. 1, 2, 3, 4. Nie, nie, sztab nie może udzielić, więc mam czyste 2 do 1. A angielski sztab jest tu. 1, 2, 3, 4. Mam swoich, więc mam 3 do 1. No to nawet lepiej. 3 do 1 i 6 oznacza B2. 1, 2, czyli tylko jeden rzut na dezorganizację dla Niemców. Zdali. 1, 2 i 1, 2. Tu. Kolejny atak tu. 7, 12, 15 na 10. To jest 10 na 1. To jest 10 do 1. 9 do 1 za sztab. 8 do 1 za umocnienia. Nie sądzę, żeby to coś zmieniło. 9 do 1. I 9 B3, czyli po Włochach. No, gdybym wyrzucił 12, to byłby wynik, albo nawet 11, to by to coś dodało. Ale niestety małe na to były szanse. Więc po Włochach. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Od razu się będziemy mogli zająć tymi Niemcami. I teraz tu. 4. 7, 11, 13, 13, 17, 17 na 4. 17 na 4 to jest 4 do 1, 5 do 1 za koncentrację dywizji, 6 do 1 za sztab, 5 do 1 za umocnienia, 4 do 1 za gwiazdkę, 3 do 1 za gwiazdkę i 4. 3 do 1 i 4, kropka i B3. Czyli tak. Czy Niemcy się mają jak wycofać? To jest... Nie, nie mają, więc muszą ponieść 3 straty. 1, 2 i 3. Czyli po nich. 1, 2, 3. 1, 2. I to by było na tyle. I ostatni atak tu. 2, 4, 6. Przeciwko 2, 3, 5. Wow! Tam jest aż 5.
To jest 1 do 1, 2 do 1 za sztab, 1 do 1 i 1 do 2 za wzgórza. No, no. To się dla Anglików może źle skończyć. Ale nie, niekoniecznie. 4 przy 1 do 2, B1 i kropka. Czyli oś musi się wycofać, a nie ma gdzie. Chociaż nie. Ci mogą się wycofać przez ciechocinek, natomiast ci nie mogą ewidentnie, więc muszą ponieść jedną stratę. A Anglicy muszą przejść dezorganizacji. No, było blisko, ale zdali. Było blisko, ale zdali. Natomiast sprawdźmy teraz zaopatrzenie, więc tak, tu mogę już spokojnie zdjąć te dwa żetony braku zaopatrzenia. W pozostałych przypadkach widzę, że Anglicy wszędzie mają zaopatrzenie, więc nie będzie problemem. Ok, więc tak. Niemców mocnie w Methuen. Tych będę starał się zorganizować. Natomiast problem jest taki, że rzeczywiście nie mam tego skrzydła osłoniętego, więc muszę tutaj się cofnąć. Nie mogę więc już umacniać. Natomiast tu po kolei będę się cofał. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1. Ten trudny dla jednostek zmotoryzowanych, 3, czyli 4, czyli 1 za wyjście z strefy kontroli i 3 wejście tutaj, to jest 4. Solniska 2, może nie, może tu. A tym jedyne co pozostanie, to się umocnić. Obawiam się, że tym także, bo oni przez te wzgórza tutaj to nie poszaleją. I to chyba wszystko. Tak, to wszystko, więc tak, tutaj muszę wykonać rzut na brak zaopatrzenia. No proszę, jakby tak to można tak. No już na starcie po Niemcach. Zdarza się. I ci także nie mają zaopatrzenia, więc dostają dwójkę. Tak. Zaopatrzenie jest tutaj. Ci mają. Przez to pole może jedno przejść i ci także dostają dzięki temu. W pozostałych przypadkach Niemcy ma, oś ma zaopatrzenie. Tu mogę zdjąć żeton dezorganizacji i to by było tyle, jeżeli chodzi o czwarty etap gry. Możemy przejść do etapu piątego. Właściwie został już tylko jeden punkt do zwycięstwa do zdobycia, tutaj broniony przez osobiście Rommela. Pytanie, czy Anglikom się go uda zdobyć? No, przekonamy się. Mamy jeszcze dwa etapy na to, więc kto wie. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, artyleria tu. Teraz tak, tu jest wzgórze, a wzgórze to były trzy punkty ruchu dla samochodu, dla jednostek zmotoryzowanych, więc 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Ok, to cały ruch aliantów. Mogę przystąpić do ostrzygania walk. 8 i 8 to jest 16 plus 4. 20. 20 na 2 to jest 10 do 1. 9 do 1 za sztab. Więc 6 przy 9 do 1.
B4. No to po zabawie. 1, 2, tu mogę wykonać pościg. I teraz tak, tu mam 4 przeciwko 3, to jest 1 do 1. 1, 2, 3, 4. Oba sztaby się znoszą. Zapomniałem o lotnictwie. Więc tak, jedno lotnictwo przydzielę do tej walki, a jedno przydzielę do tej walki. O właśnie. Więc mam 6 na 3, to jest 2 do 1. Sztaby się znoszą. Więc mamy czyste 2 do 1. 8. 8 przy 2 do 1 oznacza B1. Czyli Niemcy cofają się tylko jedno pole. Następnie tutaj 10 na 2, tylko na 2, no tak, tam jest punkt zwycięstwa, to wydawało się, że jest to zwiększy, ale tam jest tylko punkt zwycięstwa, więc mam 10 na 2, to jest 5 do 1, 5 do 1, są umocnieni, więc nie mam gwiazdki, 4 do 1 za dowództwo, 3 do 1 za umocnienia, czarno to widzę. 8 przy 3 do 1. B2. No niestety, nie udało się. 1, 2. Niemcy się cofają. Muszę wykonać dla nich test dezorganizacji. Zdali. 1, 2. Czołgi jadą naprzód. Piechota zajmuje ten. Następnie tu 8. I 7 to jest 15 na 3. To jest 5 do 1 na czysto. 4 do 1 niemiecki sztab. 7 przy 4 do 1 B2. I oni się nie mają gdzie cofnąć, więc kaput. I ostatni atak 4, 7 na 4. To jest 2 do 1. I za teren trudny. Minus 1. Czyli 1 do 1 i wsparcie sztabu 1 do 2. No, ho. 1 do 2, DA2 minus 2 minus 1. Czyli po angielskich czołgach, a Niemcy muszą ponieść jedną stratę. No to na sam koniec proszę, jaka sytuacja. 2, 6, 8, 10 na 2. To jest 5 do 1. 6 do 1 za sztab, 5 do 1 za umocnienia, 4 do 1, 3 do 1 za wzgórza. 7 przy 3 do 1, tam B2, a Niemcy się przez ten cichocinek nie mogą wycofać tutaj, więc niestety po nich. I to by zamykało ten etap. I właściwie myślę, że to już zamyka rozgrywkę tak naprawdę, bo alianci zdobyli wszystkie punkty zwycięstwa. Te resztki, dosłownie wojsk osi, nie mają w tym momencie możliwości nawet odbicia któregokolwiek z punktów zwycięstwa, więc sytuacja, można powiedzieć, jest już definitywnie zamknięta, więc myślę, że tym sposobem można ten scenariusz zamknąć, tą rozgrywkę. Czy ten scenariusz da się rozegrać inaczej? To znaczy, czy da się Niemcami tutaj coś ugrać, albo na przykład zmniejszyć ilość punktów zwycięstwa? No to jest moja druga rozgrywka w ten scenariusz. W pierwszej, jak wspominałem, przejechałem się jeszcze łatwiej, ale to wynikało z tego właśnie, że nie uwzględniłem w rozgrywce tej 90. dywizji, o której była właśnie mowa w racie. Teraz, kiedy ona była, to no, trochę zmieniła sytuację. Przede wszystkim Anglicy ponieśli większe straty niż w mojej poprzedniej rozgrywce. W mojej poprzedniej rozgrywce to stracili jedną brygadę piechoty, a teraz to stracili, proszę, dwie brygady pancerne, jedną brygadę piechoty i jeden pułk pancerny, więc no, ponieśli nieco większe straty w ludziach na pewno. Natomiast nie, myślę, że generalnie należy się jednak w tym scenariuszu bardziej wycofywać. Ja mam taki nawyk, że jednak staram się bronić tego, co się da, a powinienem się, myślę, bardziej energicznie wycofywać. Chociaż jest to trudne, bo Anglicy mają tutaj jednak sporo tych jednostek pancernych, które mogą sobie swobodnie wjeżdżać, gdzie chcą i robić nam rzeczywiście zamieszanie. Wydaje mi się, że można by tutaj trochę bardziej, więcej ugrać, gdyby się udało szybciej wycofać Włochami i Niemcami z tego pierwotnego rejonu obrony, mniej więcej tutaj. Bo tutaj jest z jednej strony te solniska, z drugiej strony morze, tworzą taki dość ciasny rejon, w którym dość łatwo się bronić. Tylko, że problem jest taki, że wszystkie praktycznie punkty zwycięstwa znajdują się na południe od niego.
Więc szybkie wycofanie się tam prawdopodobnie uratowałoby większą ilość jednostek państw osi, ale z kolei mogłoby doprowadzić do bardzo szybkiego zdobycia przez Anglików wszystkich punktów zwycięstwa, więc coś za coś. To by było na tyle. Dziękuję za uwagę.